Witajcie, nazywam się Miłosz i witam z powrotem na moim kanale. Dzisiejsza przerażająca historia o belgijskiej parze nowożeńców, którzy spędzają swoją podróż poślubną na Korsyce, malowniczej, górzystej wyspie, słynącej z pięknych plaż i wspaniałych krajobrazów. Tej czarującej scenerii dochodzi do tragicznego zdarzenia dla młodej pary. Z czasem wychodzi na jaw, że trzy lata wcześniej, Podległej o 1400 km wiosce innej młodej parze przytrafiło się prawie dokładnie to samo, a zdarzenia są ze sobą ściśle powiązane. Belgijska policja pracuje nad sprawą, która sięga głęboko w przeszłość jest jeszcze bardziej skomplikowana niż się wydawało. 11 maja 1995 roku około godziny drugiej nad ranem służby ratunkowe są wezwane na miejsce wypadku który miał miejsce niedaleko wioski Calvi we francuskim departamencie Górna Korsyka. Obok drogi, która w tym miejscu przechodzi nad zatoką, siedzi zapłakana młoda kobieta. Pierwszy na miejscu pojawia się jeden ze strażaków. Kobieta zalana łzami błaga o pomoc dla swojego męża i wciąż powtarza, że to ich podróż poślubna. Strażakowi z trudem udaje się uzyskać od niej podstawowe informacje. Razem z mężem byli na krótkiej wycieczce, po czym zjedli kolację w restauracji i wracali do hotelu w Calvi. Mąż prowadził, gdy nagle na drodze pojawiło się zwierzę. Kierowca chciał je ominąć i lekko skręcił, po czym stracił kontrolę nad pojazdem, który zaczął zjeżdżać ze skarpy wprost do wody. Kobiecie udało się wydostać z samochodu zjeżdżającego ze skarpy, jednak mąż nie zdążył. Próbowała zejść, aby go uratować, ale bezskutecznie, więc wróciła po pomoc. Strażek doskonale znał tę drogę. Jest kręta i bardzo niebezpieczna, zwłaszcza w nocy, co często prowadzi do wypadków. Mężczyzna wciąż próbuje dowiedzieć się więcej o szczegółach wypadku, ale kobieta zaczyna histerycznie płakać, a po chwili mdleje. Natychmiast zostaje przewieziona do szpitala w Calvi. Służby nieustannie pracują na miejscu wypadku. Prowadzenie poszukiwań w tych warunkach jest niezwykle trudne. Ponieważ stok jest bardzo stromy i skalisty, a do działań muszą być sprowadzone dodatkowe specjalistyczne wyposażenia. W ciągu następnych kilku godzin funkcjonariusze próbują znaleźć samochód wraz z kierowcą. W końcu im się to udaje. Okazuje się, że samochód spadł na dół na wysokość 140 metrów, leżąc u podnóża klifu. Pojazd jest roztrzaskany na dwie części i całkowicie zniszczony. Oczywiste jest to, że kierowca nie mógł przeżyć, jednak nigdzie nie ma ciała. Zatem nad ranem nurkowie rozpoczynają poszukiwania w wodach zatoki. Po pięciu godzinach pracy na głębokości trzech metrów znajdują ciało mężczyzny, leżące pięćdziesiąt metrów od miejsca, gdzie znaleziono wrak samochodu. Policja przebywa do szpitala w Calwi i przysłuchuje młodą wdowę. Kobieta nazywa się Auror Martin, ma dwadzieścia pięć lat i pochodzi z Belgii. Margot Beers i tragicznie zmarły mąż miał 36 lat. Para była małżeństwem dopiero od dwóch miesięcy. Młoda wdowa powtarza funkcjonariuszom to samo, co mówiła w nocy. Policja korsykańska nie wnika w szczegóły wypadku, który może wydawać się nieco dziwny. Trudno wytłumaczyć, dlaczego ciało znalazło się w wodzie, ale nie ma innych świadków, więc trzeba zaakceptować to, co mówi cudownie ocalona młoda kobieta. Zdruzgotana stratą niedawno poślubionego męża. Policja odkłada sprawę do archiwum, a ciało ofiary zostaje odesłane do rodzimej Belgii. Rodzice Marka van Beers są zaszokowani wiadomością jego śmierci, ale jednocześnie nie mogą oprzeć się wrażeniu, że coś jest niejasne i niepokojące. Czują, jakby przeczuwali tę tragedię. W każdym razie bardzo dobrze pamiętają, że od samego początku bardzo martwili się o to małżeństwo, o to jak skończy się ono źle dla ich syna. Gdy Mark przedstawił im swoją partnerkę ponad rok temu, byli bardzo zdziwieni. Mark był cichy, nieśmiały, nieco otyły, co niektórzy mówili, że ma wygląd typowego intelektualisty. Był całkowicie niekompatybilny z Auror, która była o 11 lat młodsza, atrakcyjna, pewna siebie i pełna energii. Inni ludzie mieli to samo wrażenie. Mark pochodził z bardzo bogatej rodziny, był prawnikiem, miał świetlaną karierę jako doradca podatkowy. Jego partnerka natomiast nie miała żadnego wykształcenia czy zawodu, nawet nie próbowała ukryć, że jej najprzyjemniejszą czynnością było wydawanie pieniędzy. Znajomi Marka także wiedzieli, że poznał Auror przez agencję pośredniczącą. Zdecydował się na to, ponieważ całkowicie nie radził sobie z nawiązywaniem kontaktów z kobietami. W ogłoszeniu napisał, że szuka atrakcyjnej partnerki do założenia rodziny. Auror odpowiedziała na to zgłoszenie, pisząc wprost, że szuka bogatego mężczyzny, przy którym mogłaby żyć komfortowo. Mark był głuchy i ślepy na wszelką krytykę i nie widział świata poza swoją nową partnerką. Ta zresztą od razu przyjechała do Brukseli i wprowadziła się do jego eleganckiego domu, a po kilku miesiącach zaczęli przygotowania do ślubu i wystawnego przyjęcia weselnego. Uroczystość odbyła się 11 marca 1995 roku. Mark zginął dokładnie dwa miesiące później. Po pogrzebie wątpliwości i podejrzenia rodziny Van Bersy rosną, szczególnie gdy młoda wdowa dosłownie z dnia na dzień przerywa kontakt. Na dodatek, kilka tygodni później rodzice Marka dowiadują się, że sprzedała dom, który dziedziczyła po mężu. Wtedy decydują się zatrudnić prawnika, aby zbadał podejrzany wypadek ich syna. Prawnikowi udaje się rzucić okiem na akta dotyczące tego wypadku. Pewne informacje tam zawarte szczególnie przyciągają jego uwagę. Brak śladów hamowania na miejscu wypadku oraz fakt, że Aurora miała tylko kilka zadrapań na ciele. To dziwne, ponieważ przecież jak zeznała, wyskoczyła z poruszającego się samochodu, a potem, szukając męża, przemieszczała się w górę i w dół po stromym zboczu. Prawnik składa zawiadomienie o możliwej zbrodni. W czerwcu 1996 roku, rok po wypadku, brukselska policja wszczęła śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci Marka. Młoda wdowa, która dużo podróżuje, akurat przebywa w Brukseli i po pierwszym wezwaniu stawia się na przesłuchanie. Komisarz przesłuchujący ją jednak nie zadowala się ogólnikowym opisem tego, co działo się przed samym wypadkiem, ale zagłębia się w każdy szczegół. Wyjaśnienia są tak niejasne i niespójne. Że skutkują tym, że sędzia śledczy, zarządza eksfumację zwłok. Podczas badania ciała patolog stwierdza liczne złamania żeber i obecność wielu ran po prawej stronie ciała, w tym na głowie ofiary. Wśród nich rana nad prawym uchem, mierząca około 12 cm długości zwraca szczególną uwagę. Ta rana, zwłaszcza biorąc pod uwagę charakter pozostałych obrażeń, wygląda, jakby została spowodowana przez bardzo mocny cios twardym przedmiotem. Patolog nie jest w stanie podać konkretnej przyczyny śmierci, ale sekcja dostarcza kolejnego kluczowego dowodu. Większość ran na ciele marka nie powstała przed jego śmiercią. To stawia sprawę w zupełnie innym świetle. Teraz jest pewne, że Mark nie zginął w wypadku, ale był ofiarą zbrodni. Sekcja dostarcza kolejnego wyraźnego ustalenia. Żołądek marka był pusty, co oznacza, że mężczyzna niczego nie jadł co najmniej kilka godzin przed śmiercią. Fakt ten przeczy zeznaniom jego żony, która powiedziała policji, że obydwoje byli w restauracji przed wypadkiem. Dla śledczych jest więc dowód na to, że Auror kłamała. Jednak to wszystko nie wystarcza, by oskarżyć ją przed sądem o udział w morderstwie męża, więc funkcjonariusze muszą zebrać więcej dowodów. Na Korsykę zostaje wysłany specjalista do spraw wypadków drogowych. Ma on zbadać miejsce zdarzenia, skonfrontować swoje obserwacje z dokumentacją powypadkową i na tej podstawie spróbować wyjaśnić sprawę. Zadanie to nie jest łatwe, ponieważ wrak pojazdu już nie istnieje, a z wypadku nie ma praktycznie żadnych zdjęć. Jednak na podstawie inspekcji z miejsca zdarzenia udaje się wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, jeżeli trzymać się zeznań Auror, samochód spadając miał wylądować w miejscu nieco dalszym. A nie tam, gdzie został odkryty przez służby. Młoda wdowa twierdziła również, że Mark zaczął gwałtownie hamować, jednak jak już zwrócił uwagę prawnik rodziny, dokumentacja służb mówi, że nie było żadnych śladów hamowania. Specjalista jednoznacznie stwierdza, że gdyby kierowca rzeczywiście hamował, to na gruncie, który jak tutaj składa się głównie z piasku i szyszek, takie ślady musiałyby się zachować i byłyby widoczne. Ekspert wnioskuje, że samochód został celowo zepchnięty. Jego zdaniem również mało prawdopodobne jest, że auror wyskoczyła z samochodu, zanim ten zaczął toczyć się w przepaść. Co prawda samochód poruszał się w tym momencie z dość niską prędkością około 35 km na godzinę ale, nawet przy takiej prędkości, niemożliwe jest po prostu wyskoczyć z poruszającego się pojazdu. W Belgii eksperci odtwarzają incydent na pasie startowym i udowadniają, że opuszczenie pojazdu poruszającego się z prędkością 35 km na godzinę jest niemożliwe. Wykluczają to także przy znacznie niższej prędkości zwłaszcza biorąc pod uwagę, że osoba wyskakująca z samochodu nie odniosłaby obrażeń. Wnioski są więc następujące: Mark został śmiertelnie pobity. Jego ciało wrzucono do samochodu po czym pojazd wraz z ciałem zepchnięto ze zbocza. Na dole ciało wyciągnięto i wrzucono do wody. Ważny jest jeszcze jeden szczegół. Auror nie mogłaby tego zrobić sama, więc jest pewne, że miała wspólnika, przynajmniej dwóch z nich. Śledczy odkrywają, że po śmierci męża Auror Martin zgarnęła sumę ponad pół miliona ówczesnych dolarów z kilku różnych polis ubezpieczeniowych na życie, a także kwotę około 150 tysięcy dolarów ze sprzedaży domu swojego męża. Uzyskują także dowody na to, że Auror sfałszowała podpis Marka na jednej z polis, a okoliczności wypadku jej męża w ogóle nie były badane przez policję korsykańską, pomimo uwag zgłaszanych po incydencie przez członków służb ratunkowych. Istnieje już wystarczająco dużo dowodów poszlakowych przeciwko Auror, że śledczy są gotowi przesłuchać ją, a możliwe, że nawet zatrzymać na 48 godzin. Tymczasem okazuje się, że wdowa zniknęła. Powiedziała znajomym, że jedzie odwiedzić wuja mieszkającego w USA, ale niestety poszukiwania nic nie dają. Aururur Martin zniknęła. Dwa lata właśnie minęły od śmierci Marka, gdy sędzia śledczy wydaje międzynarodowy list gończy za młodą wdową. Tygodnie mijają, a jej wciąż nie udaje się odnaleźć. Śledztwo utyka w martwym punkcie, a jedyna zmiana, która następuje w tej sprawie. To fakt, że informacje o tajemniczym wypadku z 1995 roku trafiają do belgijskich i francuskich mediów. Jak się okazuje, zmienia to wszystko. Fabiana L. powiedziała, że jest byłą partnerką ojca Auror Martin i po, po przeczytaniu wszystkiego w prasie postanowiła rzucić światło na to, co wie o śmierci swojego zięcia. Fabiana mówiła, że zaraz po wypadku odwiedziła Auror w szpitalu, gdzie leżała na obserwacji. To właśnie wtedy wdowa wyszeptała jej na ucho. Jestem bogata. Popełniłam doskonałą zbrodnię. Razem z Peterem zabiliśmy mojego męża. Auror dodała także, że ona i jej kochany Peter zwabili Marka w pułapkę podstęp. Na trasie, którą Auror miała przejechać z mężem, w umówionym miejscu Peter ustawił swoje auto w poprzek trali. Zrobił to w taki sposób, że ona i Mark musieli się zatrzymać. Gdy to się stało i kochanek i jego kumple zaatakowali męża baseballowymi kijami, Mark podobno wciąż krzyczał: Proszę, nie róbcie nic mojej żonie, zostawcie ją w spokoju. W rozmowie z komisarzem, Fabiana podkreślała, że nie komentowała ani nie pytała o nic, bo po prostu się bała. Dodaje, że kochanek Auror, nazywa się Peter Schmidt, jest Niemcem, a Auror była z nim w związku już od kilku lat. Peter Schmidt pojawia się na ustach śledczych w Brukseli po raz pierwszy, ale po sprawdzeniu rejestru okazuje się, że ten mężczyzna był podejrzewany o udział w śmiertelnym wypadku swojej żony kilka lat wcześniej. Ostatecznie został skazany tylko za nieumyślne spowodowanie śmierci. Jednak uwagę policji przyciąga fakt, że tamten wypadek był prawie identyczny jak ten, w którym skinął Mark. Stało się więc jasne, że cała sprawa sięga głęboko w przeszłość. Jest jeszcze bardziej skomplikowana niż to się wydawało. Policja stopniowo gromadzi różne dane, pracując nad wieloma tropami jednocześnie, a to kilkutygodniowe nerwowe działania umożliwiają odtworzenie wydarzeń od samego początku. Peter Jürgen Schmidt i Auror Martin poznali się w ekskluzywnym barze Leg Golden w Lisz, Belgia, w 1990 roku. Auror występowała tam jako striptizerka, ale nie robiła tajemnicy z tego, że świadczy także usługi seksualne za opłatą. Częstymi gośćmi baru byli żołnierze stacjonujący w pobliskiej kwaterze głównej NATO w Mons. Jednym z nich był szeregowy Peter Jürgen Schmidt, który w jednostce pełnił także funkcję kierowcy, wożąc generałów. Dopiero później wyszło na jaw, że w tym czasie młody mężczyzna kradł luksusowe samochody, biorąc udział w oszustwach ubezpieczeniowych. Między Aurora a Peterem od razu zaiskrzyło, Okazali się być stworzeni dla siebie. Obydwoje marzyli o dużych pieniądzach i wystawnym życiu oraz byli gotowi zrobić wszystko, aby to osiągnąć. Razem wymyślili diaboliczny plan. Każde z nich ożeni się z kimś, a następnie wykupi jak najwięcej polis ubezpieczeniowych na życie, a potem zamorduje żonę lub męża. Wypłata z ubezpieczenia pozwoliłaby im zgromadzić majątek. Peter był pierwszy w działaniu. W listopadzie 1991 roku na dyskozyce Ding Waterloo, Belgia, zaczepił 22-letnią Urszulę Dech, studentkę literatury, skromną i cichą. Urszula od razu straciła głowę dla bardzo przystojnego i umującego Niemca. Wprowadziła się do niego już tydzień po ich spotkaniu, a trzy miesiące później, pomimo protestów przerażonych rodziców, para wzięła ślub. Niedługo potem młoda para wykupiła wzajemne ubezpieczenie na życie. A niedługo po miesiącu miodowym Peter pokazał swoje prawdziwe oblicze. Urszula zaczęła łapać go na flirtowaniu i zdradach. Szybko też zauważyła, że jej mąż angażuje się w podejrzane interesy, w tym kradzież samochodów i oszustwa ubezpieczeniowe. W domu znajdowała ogromne sumy gotówki oraz dokumenty, które wyglądały na sfałszowane. Peter zaczął bić swoją żonę, a sytuacja doszła do tego, że Urszula wielokrotnie prosiła swoją siostrę o odwiedziny, bo po prostu bała się być sama z mężem. Sześć miesięcy po ślubie urszula wyprowadziła się z domu i zamierzała się rozwieść, ale Peter się na to nie zgadzał. Wtedy zagroziła mu, że zgłosi niektóre z jego działań na policję w tym kilka kradzieży samochodów. Miała to zgłosić na komisariat 1 września, ustawiając tę datę. Urszula chciała wywrzeć nacisk na męża, aby zmusić go do zgody na rozwód. Nie zdążyła tego zrobić, ponieważ trzy dni wcześniej, wieczorem, 29 sierpnia 1992 roku, zginęła w wypadku. Para jechała wiejską drogą, niedaleko Mał, Peter siedział za kierownicą. To on później powiedział policji, że w pewnym momencie stracił kontrolę nad pojazdem, a swojej żony nie był już w stanie uratować. Ich kabriolet wpadł do kanału. Jej ciało odnaleziono dopiero cztery dni później, leżące w wodzie około 800 metrów poniżej miejsca, gdzie samochód wpadł. Rodzice Urszuli nie wierzyli w wypadek, szczególnie, że ich córka była doskonałą pływaczką, ratownikiem, miała wiele nagród i medali. Nie mogli zrozumieć, dlaczego nie uratowała się, jeżeli udało jej się wydostać z samochodu. Również nie rozumieli, dlaczego w tak piękny dzień kabriolet miał zamknięty dach. Zwłaszcza, że jeździć praktycznie zawsze jeździł z otwartym dachem. Policja zgodziła się, że w tej sprawie było wiele niejasności, ale na tym się skończyło. Peter został skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci. Otrzymał zawieszony trzymiesięczny wyrok więzienia i niewielką grzywnę. Po zakończeniu procesu wypłacił pieniądze z ubezpieczenia, które wynosiły wówczas około 176 tysięcy dolarów i poleciał do Miami na Florydzie. Policjanci prowadzący sprawę śmierci Marka teraz wiedzą, że auror czekała już na Petera w luksusowym mieszkaniu. Przez około dwa lata para kochanków prowadziła wystawne życie, a gdy zaczęły się kończyć rezerwy gotówki, nadszedł czas, aby auror dotrzymała słowa i rozejrzała się za potencjalną ofiarą. Poszukiwania nie trwały długo. Kobieta szybko znalazła ogłoszenie Marka Van Birsa i napisała do niego. Śledztwo w sprawie śmierci Marka trwa nadal. A policja wydaje również list gończy za Peterem. Śledczy są pewni, że on, jak przedstawiła Fabiana, brał udział w morderstwie Marka. Oczywiście niemal bliźniacze podobieństwa obu wypadków są uderzające. Niejasna przyczyna zdarzenia: cudowne ocalenie jednej osoby, ciało drugiej znalezione poza wrakiem samochodu. Ale zgodnie z belgijskim prawem, nikt nie może być dwa razy skazany za to samo przestępstwo. Więc jasne jest, że kochanek Auror będzie mógł odpowiedzieć tylko za współudział w morderstwie Marka. Jednak Peter Schmidt również zniknął. Belgijscy policjanci robią co mogą, aby ich znaleźć. Gdy pojawiają się informacje, że ukrywają się w Miami, udaje się zaangażować w FBI. Wiadomo już, że Peter i Auror są niezwykle ostrożni, starając się nie zostawiać śladów, jeżeli muszą się rozdzielić choćby na kilka godzin. A potem skontaktować ze sobą, używając tylko budki telefonicznej, które ciągle zmieniają. Ale dzięki ciężkiej pracy śledczej personel FBI zdołał namierzyć budki telefoniczne. W październiku 1997 roku Peter zostaje aresztowany, próbując właśnie zadzwonić w Miami w pobliżu lotniska. Mężczyzna miał przy sobie 50 tysięcy dolarów w gotówce. Próbował nawet przekupić nimi policjantów. Auror, która tego wieczoru czekała na Petera w wynajętym mieszkaniu na przedmieściach Miami, również zostaje aresztowana. Rok później dochodzi do ekstradycji pary do Belgii. Oboje są oskarżeni o morderstwo Marka Van Beersa. Podczas procesu nie przyznają się do winy i zmieniają wersję wydarzeń, przez co ostatecznie nie udaje się wyjaśnić kilku ważnych kwestii. Takich jak to kim byli ich wspólnicy, czy kiedy dokładnie zginął Mark. Jednak cały łańcuch wskazówek i dowodów poszlakowych umożliwia udowodnienie im winy. W 2001 roku Peter Jürgen Schmidt zostaje skazany na 20 lat więzienia za morderstwo, a Auror Martin na 15 lat za współudział w morderstwie. Aktualne źródła mówią, że Auror Martin wyszła z więzienia już w 2007 roku, a Peter Schmidt rok później. Po zwolnieniu natychmiast został deportowany do Niemiec. Gdzie podobno warunkiem jego zwolnienia był zakaz kontaktu z Auror. Wiadomo również, że w 2017 roku odmówiono mu wjazdu do Belgii. Belgijskie media od czasu do czasu wracają do tej sprawy, a w komentarzach w internecie użytkownicy zawsze podkreślają, jak przerażające jest to, że mordercy tak szybko wyszli na wolność. Dajcie znać w komentarzach, czy Was też to trochę nie przeraża, bo ja na samą myśl o tym że gdzieś dalej grasuje taka para przestępców. Czuję się zagrożony. Dziękuję za wysłanie tej historii. Do zobaczenia. Do usłyszenia.